Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Szanowny Panie Ministrze. Propozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest w zamiarze rozłożenia ciężaru kryzysu gospodarczego również na osoby, którym lepiej się powodzi, mają większe dochody, a z drugiej strony też próbą ożywienia gospodarczego. W tym roku kończy się program Rodzina na swoim. Rząd sygnalizował, że od połowy roku wprowadzi nowy program. Niestety ostatnio mam informację, że ten program nie zostanie wprowadzony od połowy roku, tylko od nowego roku 2014. A więc w 2013 nie będzie żadnego mechanizmu wspierającego między innymi rozwój budownictwa. Dzisiejsze informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza w budownictwie, są katastrofalne. Zapowiadane są zwolnienia w granicach 150 tysięcy osób. To rozwiązanie, o którym mowa w projekcie Sojuszu Lewicy Demokratycznej, ma dwa cele również. Po pierwsze, zwiększenie dochodów do budżetu państwa, bardziej sprawiedliwe rozłożenie kosztów trudnej sytuacji gospodarczej, a w tym i budżetowej. No i po trzecie, uruchomienie również budownictwa na wynajem. Dzisiaj w Polsce brakuje lokali na wynajem, nie na własność, tylko na wynajem. Stąd właśnie to rozwiązanie. Chciałem zapytać na koniec, kiedy rząd Platformy Obywatelskiej, a wcześniej PiS-u wprowadzał aktualnie obowiązujące stawki podatkowe, jeśli chodzi o osoby fizyczne, wówczas przewidziano również skutki wdrożenia tej ustawy, mianowicie ubytek wpływu do budżetu państwa. Mówią o tym również samorządy terytorialne. Dziś z perspektywy czasu chciałbym zapytać pana ministra, ile mniej środków finansowych wpłynęło do budżetu państwa w związku z wprowadzeniem nowych rozwiązań podatkowych, czyli tych aktualnie obowiązujących. To przecież wiadomo. Dziękuję.